jestem rosły wiary zbóż. Dziel go, Panie Wójcie, mądrze i sprawiedliwie, aby nikomu go nigdy nie zabrakło. Dziękuję za ten piękny chleb i obiecuję podzielić go tak, aby nikomu go nie zabrakło. Jak wszyscy doskonale wiemy, najtrudniejszą pracą jest praca rolnika, bo musi się borykać z wieloma problemami. To nie tylko jest pogoda, nie tylko walka z czasem, walka z anomaliami pogodowymi, bo jak wiemy, że się zmieniają. Natomiast jest to też walka o to, żeby cena była jak najlepsza, żeby nie było zagrożenia z innych rynków, które zalewają nas produktami wątpliwej jakości zapewne, ale przez to tracą nasi mieszkańcy, nasi rolnicy, którzy produkują jak najwyższej jakości produkty. Te plony są naprawdę bardzo dobre i nad tym powinniśmy się zastanowić i skupić, jak moglibyśmy im pomóc, bo poza tym, że im dziękujemy, bo to dzięki nim mamy ten chleb. Mamy ten podstawowy produkt żywnościowy, którego mam nadzieję nigdy nikomu nie będzie brakowało, ale żeby ten chleb był, musimy też pamiętać o rolnikach i z każdej strony powinniśmy im pomagać, gdyż ta praca naprawdę nie jest łatwa. W dzisiejszych czasach każdy rolnik musi się kreować kreatywnością, bo inaczej są marne efekty i marne wizje na przyszłość. Nie da się już stricte żyć tylko i wyłącznie z uprawy roli, żeby godnie zapewnić godne warunki życia sobie i swoim bliskim. Rolnicy muszą kombinować, co też no niestety, ale tak nie powinno być. Rolnik powinien cieszyć się tą uprawą roli, mieć z tego satysfakcję, ale nie tylko satysfakcję z tego, że urodził mu się piękny plon, ale również satysfakcję z tego, że mógł ten plon sprzedać za odpowiednią sumę. Och, Lusia, może twoja spódniczyna najszła się. Oj, do końca czela, dońko, do końca. Myślę, że czas dożynek, właściwie to są chyba pierwsze dożynki w powiecie bialskim. To jest czas, gdzie powinniśmy podziękować naszym rolnikom, podziękować Panu Bogu za to, że udało się plony zebrać, za to, że nie spotkały nas w tym roku większe kataklizmy. Oczywiście były i podsuszenia, i były gradobicia, ale na szczęście w powiecie bialskim przynajmniej ja nie słyszałem, żeby te kataklizmy się wydarzyły. Nie będę, szanowni państwo, tutaj przedłużał szczególnie, bo co roku się spotykamy i ja się czuję z wami jak we własnym domu, wśród przyjaciół, wśród znajomych. Znakomici goście, których Pan Wójt zaprosił, na pewno też będą chcieli zabrać głos, ale chciałem przyłączyć się do tego, co było w tej tradycji na samym początku powiedziane, a więc żeby ten chleb był dzielony, szanowni państwo, sprawiedliwie, żeby nigdy tego chleba wam nie zabrakło, zarówno ze strony samorządu, jak i ze strony Parlamentu Polskiego, jak i ze strony rządu, tak, żebyśmy wszyscy czuli się, że jesteśmy tutaj na własnej ziemi, u siebie w domu i możemy samostanowić za siebie. Wyrosty zielony, serdecznie dziękuję organizatorom za zaproszenie na dzisiejszą uroczystość. Z tej okazji do organizatorów i uczestników dzisiejszych dożynek wojewoda lubelski skierował list, który mam przyjemność odczytać. Drodzy rolnicy, święto plonów to czas wyjątkowy dla polskiej wsi. Czas, który stanowi podsumowanie całorocznej, pełnej poświęceń, nieocenionej pracy rolników. Bo rolnictwo to przecież chleb. Ten chleb, z którego żyje człowiek. Nie samym chlebem on żyje, ale przecież, żeby człowiek żył, musi mieć chleb.
Dziś podczas uroczystości obchodów dożynek, które przypadają w roku jubileuszu 20-lecia przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, mamy możliwość wspólnego celebrowania tegorocznych plonów i wyrażania wdzięczności za dar chleba powszedniego, którym możemy cieszyć się dzięki trudnej, zależnej od warunków naturalnych pracy rąk ludzkich. Jako wojewoda lubelski zapewniam Państwa, że sprawy polskiej wsi są niezwykle ważne dla naszego rządu. Dążymy do dialogu i współpracy z rolnikami, co pozwoli nam podejmować możliwie najlepsze decyzje w celu zapewnienia suwerenności żywnościowej naszego kraju. Dziękuję za trud, zaangażowanie, cierpliwość i wytrwałość, które są udziałem rolników podczas codziennego wykonywania obowiązków gospodarstwa. Praca na roli to swego rodzaju misja. Misja, której realizacja stanowi fundament naszej egzystencji. Dzięki Państwa poświęceniu możemy cieszyć się zdrowym, pełnowartościowym pożywieniem, za co jesteśmy wdzięczni. Wspólnie z mieszkańcami województwa lubelskiego składam wyrazy uznania dla Państwa nieocenionej pracy i patriotycznej postawy. Niech tegoroczne dożynki będą czasem radości, odpoczynku i zasłużonego świętowania oraz przypomnieniem istoty rolnictwa w funkcjonowaniu społeczeństwa. Przekazuję Państwu serdeczne życzenia, niezapomnianych wrażeń podczas obchodów uroczystości Święta Plonów. Krzysztof Komorski, wojewoda lubelski. Dziękuję bardzo. Ja w imieniu władz powiatowych, Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej, w imieniu przewodniczącego Rady Powiatu Bielskiego, jak i w imieniu starosty Mariusza Filipiuka, również chciałbym się dołączyć do życzeń, do podziękowań za ten trud, który Państwo nosicie. Jak wiemy, praca rolnika to nie jest 8 godzin i 5 dni w tygodniu. Praca rolnika to jest 7 dni w tygodniu i czasem od godzin rannych do późnych godzin wieczornych. Także to jest często praca ponad 12 godzin i nawet dłużej. Także tutaj z tego miejsca chciałem podziękować Wam za to. Dzięki tej Waszej pracy mamy ten chleb wspólny, który możemy się razem wszyscy posilać. Tak jak ja, tak i chyba i Kamil, no to zajmujemy się głównie produkcją roślinną. To są duże gospodarstwa? No takie ponad 20 hektarów. Przeciętne na dzisiejszy czas. Tak, przeciętne, dokładnie. Jako młodzi rolnicy potraficie korzystać z programów, z projektów, z pieniędzy dodatkowych, które są możliwe do zdobycia, aby takie gospodarstwo rozwinąć? Jesteśmy w stanie korzystać z takich projektów. Wiadomo, że są różne problemy, skotki, drabinki na tych, bo trzeba bardzo dobrze kombinować, żeby takie środki pozyskać. Może niezbyt ciekawe słowo, ale prawdziwe słowo. Zgadzam się z tym. Pani Agnieszko, ostatnie Wasze sukcesy, jeśli chodzi o to rolnictwo, jak to wygląda? Jak w ogóle poszło w tym roku? W tym roku przez suszę to w ogóle nie poszło, niestety. Aczkolwiek my z moim mężem, na przykład na zbiór rzepaku, nie jesteśmy w stanie narzekać w tym roku. U mnie w tym roku jest też również tragicznie. Poprzez suszę nie mamy plonu. Są bardzo słabe zbiory, kukurydza jeszcze jest do zebrania, gdzie plonów nie przewidujemy, dynia bezrzepinowa jest do zebrania, plonów nie przewidujemy, mamy bardzo ciężki rok, bardzo niskie ceny, no i żeby coś zainwestować w tym roku, to trzeba mnie się bardzo dobrze chyba zastanowić. Trzeba mieć czego dołożyć. Jak to jest z tym chlebem powszednim? Czy my, mieszkańcy miast, w ogóle czy ludzie potrafią docenić to, że właśnie to dzięki Wam mamy co jeść? Uważam, że nie. Uważam, że nie. Że miastowi, zwłaszcza jak coś złego się dla rolnika stanie, to bardzo, że tak powiem... Nie można liczyć na ich wsparcie.
Tak, bo przez strajki, gdzie rolnicy starali się wywalczyć swoje, bo tak naprawdę miastowi nie wiedzą, z czym my jako rolnicy się borykamy, tak? Jakie my mamy płatności za naszą ciężką pracę, tak? Bo nikt z miastowych nie musi tak pracować jak my. My pracujemy, nasz biznes jest pod chmurką i wszystko zależy od tego, jaka jest pogoda, a oni miastowi tego nie rozumią i jak stanie się jeszcze krzywda dla rolnika, to jeszcze potrafią wyśmiać, albo trzeba było nie strajkować. Dokładnie tak. No. Tak, dokładnie potwierdzam takie zdanie. Spotykam się ze środowiskiem wiejskim, jak i miejskim. No, powiem tutaj jeszcze tak, że dużo jest grupka ludzi z miasta, że z nami się zgadza, ale jest duża taka grupka, że po prostu z nami się nie zgadzają, bo twierdzą, że jeździmy drogimi ciągnikami, drogimi maszynami, że jest nas stać kupić ciągnik załóżmy za 300 tysięcy, a potem narzekamy, bo nie mamy pieniędzy. A tak naprawdę to jest odzwierciedleniem tego, że dzisiejszy gospodarz musi mieć czym pracować, bo stary sprzęt 20, 30, 40-letni już nie dobiega standardom tym nowym. Trzeba od tego zacząć, żeby przygotować takie dużynki, to najpierw muszą się koła gospodyń spotkać, przygotować to zboże, wcześniej skosić, upleść ten wieniec. Jak tak, że cała wieś się jednoczy praktycznie? Tak, nadal tak jest, ale i strażacy też muszą parę szczegółów dopiąć z tym kobietom, czy pomóc, czy coś, wnieść ten wieniec do kościoła, czy na dużynki. No, przy takich imprezach mamy okazję się spotkać z jedną. Mamy motocyklem rosyjskim, tak zwaną Kaszką, to jest K750. Ile ma lat? Nawet dokładnie nie wiem, to jest chyba 56 rok. Rozumiem, że jesteście w służbie dzisiaj z drużyną. Jaka to drużyna? Tak, jesteśmy pasjonatami historii, to jest nasza grupa niezłomni i staramy się przekazywać to, co dajemy radę za nasze finanse przekazać młodzieży i ich rodzicom. Próbujemy kultywować to tak, jak możemy. Dzisiaj w Tostowce, drodzy Państwo, ruszamy tym radzieckim motocyklem, aby trochę pokazać Państwu, co mamy tutaj ciekawego, jeśli chodzi o naszych wystawców. Powiem Państwu, całkiem wygodnie się jeździ. Super. Tu mamy, jak widzą Państwo, część dla dzieci. No i teraz moment, wieńce dożynkowe. O, super. Jak raz się przejedziemy, krzywda się nikomu nie stanie. O, proszę, kto to jest? Super, polecam naprawdę. Pan się przebił. Super, świetnie. W najbliższym czasie, gdzie znowu Was można będzie zobaczyć? Wydaje mi się, że będziemy teraz w najbliższych dniach w Kisztucach. 1 września. Tak jest. Świetnie. No i wracam. Super! Jeszcze taką, jakąś taką flagę zrobię. O. Pięknie! O.